Witam serdecznie na kolejnej Kartkówce Dnia. Dziś odcinek numer 14, Kartkówka Dnia. W tym dniu dzisiaj młodzież pisała tę kartkówkę o 7.30. Co testujemy? Oni mieli kartkówkę stricte z jednego działu gramatycznego, mianowicie czasownik po czasowniku. Czyli w jakiej formie dać drugi czasownik? No bo pierwszy czasownik, czyli ten główny, czyli orzeczenie, no to zależy od czasu, osoby i tak dalej. A od czego zależy drugi czasownik? O tym robiliśmy filmik. Link macie u góry. Tak więc proszę sobie ewentualnie przypomnieć teorię albo zrobić na żywca. No i jak zobaczycie, że jednak robicie błędy, no to koniecznie sobie przypomnijcie, o co chodzi. Dlaczego nie udało ci się naprawić telefonu? Tak, mamy dwa czasowniki. Udać się, no i naprawić. Czy możesz sobie wyobrazić przekonanie go, by kupił ten dom? Tu mamy trzy czasowniki. Czy możesz wyobrazić kupić? I był też taki filmik, robiłem, że trzy, a nawet cztery czasowniki pod rząd, link macie u góry. Kiedy zacząłeś się uczyć tańczyć? No mamy trzy czasowniki. Zacząć, uczyć, tańczyć. Tu są bardzo częste błędy. Spytaj Aśkę, czy ma ochotę napić się kawy. Spytać, mieć ochotę, napić się. Trzy czasowniki pod rząd. Co sugerujesz zrobić? Tu akurat mamy dwa czasowniki, ok? Czyli w niektórych zdaniach są dwa czasowniki pod rząd, w niektórych trzy. Ok, tradycyjnie za chwilę pauzujecie, kartka i długopis, tłumaczycie sobie. Filmik ruszy po jakichś 10-15 sekundach i podamy sobie prawidłowe wersje wraz z analizą. I oto prawidłowe odpowiedzi. Pierwsze zdanie brzmiało, dlaczego nie udało ci się. Jak jest udać się? Oczywiście to nie jest w sensie, że udał się, nie wiem, do kościoła. To jest inne udać się, tak? Czyli odnieść sukces. Normalnie udać się, jak sprawdzicie w słowniku, to jest manage. Manage. I po manage jest to. Czyli manage to fix. Udać się naprawić. I mamy czas przeszły, zaprzeczony, czyli why didn't you manage? Jak jest did, wracam do pierwszej formy, czyli manage. Czyli why didn't you manage to fix the phone? Ale tu jest druga opcja i być może bardziej naturalna, gdyż udać się to jest manage, przeczenie nie udać się, czyli odpowiednio na przykład don't manage, doesn't manage i tak dalej, odpowiednio przeczymy w danym czasie, ale jest czasownik fail i fail już znaczy nie udać się. I wtedy robię twierdzeniem, skoro to już znaczy nie udać się, jakby odnieść porażkę. Coś takiego. Dlaczego odniosłeś porażkę? Czyli robię normalnie twierdzeniem, why did you fail? I po fail, tak samo jak i po manage, dajemy to. Czyli drugi czasownik, tak? Bo to jest kartkówka czasownik po czasowniku. Czyli ten drugi czasownik w tym przypadku naprawiać ma być w pełnym bezokreśleniu, czyli to fix. Dlaczego? Bo fail tego wymaga. A czemu jest fail bez okoliczniku? No bo tu już jest czas, jest pytanie, jest inwersja, jest did, czyli pierwsza forma. Zdanie drugie, czy możesz sobie wyobrazić przekonanie go, by kupił ten samochód? Tak, mamy trzy czasowniki. Pierwszy can, ale can akurat przeszedł, bez pytania. Normalnie byłoby you can. Po modalu daje się goły bez okolicznik, czyli po modalu jest imagine. Czyli imagine musi być w gołym bez okoliczniku. Żadne imagine, żadne to imagine, bo to się wiąże właśnie z modalem. Czyli can przeszedł, can you, bez pytania. Can you imagine? Czyli tu już mamy dwa czasowniki. I teraz pada trzeci, przekonać. I przekonać, convince, ewentualnie persuade, padło po imagine. A imagine po sobie wymaga inga, czyli convincing. Czyli ten ing zależy od imagine, a imagine zależy od can. W tamtych filmikach o teorii właśnie wam mówiłem, że to wszystko idzie od tyłu. Czyli can you imagine convincing him to buy that house? I teraz słuchajcie, mamy kolejny czasownik. Kupić. Czyli tu tak naprawdę mamy cztery czasowniki. Tak, can, imagine, convince, buy. Mamy cztery czasowniki pod rząd. I co wymaga convince? Convince po sobie wymaga pełnego bezokolicznika, czyli to buy. Czyli jeszcze raz, idziemy zawsze od tyłu. To buy, bo tego wymaga convince. Convincing, czyli ing, bo tego wymaga imagine. Imagine w gołym bezokoliczniku, bo tego wymaga can. Zdanie trzecie. Kiedy zacząłeś się uczyć tańczyć? I znowu czas przeszły w pytaniu, czyli when did you start? Ale zacząć
coś robić, możecie śmiało też powiedzieć begin, nawet ładniejszy taki bardziej ambitny czasownik. W bezokoliczniku powiedz znowu did. When did you start? When did you begin? I teraz co jest po begin? Po begin. W następnym czasowniku dajmy pełny bezokolicznik, czyli razem z to. To learn. Ale jest też druga opcja. I po begin, i po start można dać też inga. Do koloru, do wyboru, bez żadnej konsekwencji. Po prostu do koloru, do wyboru. Byle nie dawać dwóch ingów pod rząd, to mówiłem w tamtej lekcji o teorii. Czyli begin to learn albo begin learning. Mi osobiście bardziej się podoba to. Natomiast po learn pada kolejny czasownik. Nauczyć się, co robić, tańczyć. Czyli teraz tańczyć zależy od learn. A learn po sobie wymaga pełnego bezokolicznika, czyli to dance, po amerykańsku dance. Zdanie czwarte okazało się dla uczniów najtrudniejsze. Wszyscy tu zrobili błąd, chyba nikt nie zrobił poprawnie. Dlaczego? Bo to zdanie nie jest żadnym pytaniem. Czy tu ktokolwiek widzi pytajnik? Nie. Spytaj Aśkę, czy ma ochotę na picie kawy. Tu jest kropka. A jak jest kropka, to nie ma pytania. A jak nie ma pytania, to nie ma inwersji. Wszyscy tu robili inwersję. I pewnie wy też może próbowaliście robić inwersję, czy ma ochotę. Normalnie, jakby było pytanie, czy ona ma ochotę, rzeczywiście byłaby inwersja. Das she. Das she. I wróciłbym do feel, skasowałbym s. Ale to nie jest żadne pytanie. Bo to jest tak zwane pytanie pośrednie. O tym robiliśmy filmik. Pytania pośrednie, bezpośrednie. Link macie u góry. Ask Aśka, uwaga, nie odmieniamy. Jakiś uczeń na lekcji mi napisał na teście ask Aśkę, tak jak było po polsku, bo tam było spytaj Aśkę. No jeżeli napiszecie Aśkę, to Anglik nie wie, że to jest odmienione. On myśli, że ona ma na imię Aśkę. Cześć Aśkę zamiast cześć Aśka. Nie odmieniamy. Czyli ask Aśka. If. I właśnie w pytaniach pośrednich pojawia się czy i jest to if albo whether. Do koloru, do wyboru o if i whether, jako czemu robiliśmy też lekcje, link wam wrzucę pod koniec. Czyli ask Aśka if she i robię normalnie twierdzenie, a w twierdzeniu she trzecia osoba, czyli feels i zwrot mieć ochotę na feel like albo fancy. Do koloru, do wyboru, choć była jedna różnica, pokazałem wam ją we filmiku właśnie o mieć ochotę na, czyli feel like i fancy. Link macie pod koniec, przypomnijcie sobie. Czy she feels i she fancies, to s jest do she. I po zwrocie mieć ochotę na i po tym dajemy inga. Napicie kawy, to jest drink coffee, ale mówiłem wam już nieraz, że bardzo ładnie jest w języku codziennym użyć czasownika have. I do jedzenia, i do picia. W ingu, no bo tego wymagają te dwa zwroty. Czy she feels like having albo fancies having coffee. I ostatnie zdanie, co sugerujesz zrobić? Uwaga, nawet jak to się dzieje w tym momencie, suggest używamy w czasie prostym. Co w tym momencie? Nie ma what are you suggesting. Robimy to w czasie prostym. What do you suggest? I teraz zrobić zależy od suggest. No i należy wiedzieć, że suggest po sobie w następnym czasowniku wymaga inga. Tu są bardzo częste błędy. Ludzie po suggest dają pełny bezogłośnik, czyli to do. Musi być doing. Okej? To tyle. Napiszcie w komentarzu, jak wam poszło.